ludzi w Tatrach niewiele. Pogoda znośna. Ładny śnieżek, na narty fajnie. No tyle, że lawinowa trójka. Ale ogólnie super zabawy. Idziemy do wesołej zabawy. A propos zabawy, jeszcze nie założyliśmy raków, a już wycof. Ale rozsądek podpowiada, że jest lawiniaście, więc przenosimy się na Bule! Czyli tam. Tam nie ma lawin, tam jest spoko. Ale zabawa. O, fajnie się osypują takie mini deseczki. Jupi, jajej! Wow! Tak. Nie idziemy na wesołej zabawy. No fajne bloczki. Ale jest wesoło. No i robi się coraz mniej przyjemnie. Wiatr, zadymki śnieżne. Ale ciągle dobry. Właśnie kończymy się szpeić w takiej miłej jamie, gdzie nam nie wieje. I zaraz uderzamy w jakąś fajną drogę. Zaczynamy pierwszy wyciąg. Andrzej już tam z przodu. O, zadyma. Andrzeja nie widać. Andrzej na stanie tam. Ja po środku tu. A tam Paweł zabezpiecza tyły i zbiera szpej. Z satysfakcją przyznajemy, że mamy w końcu zimowe warunki. Satysfakcja. Andrzej zaczyna wyciąg za 6 plus. Wygląda fajnie. Dobrze, że mamy takiego odważnego kolegę w składzie. Ale zimnonóżki. Zimnonóżki. Gdzieś tam na drugim wyciągu, bardzo łatwym, przyjemnym. A gdzieś tam na dole Jaro, zaraz do nas dojdzie, bo wybija haka. No idzie ładnie. Jest Jaro na filmie. Wygląda, tak, że tak. Wygląda na kamień, no. Dość wymagający wyciąg. Jeszcze zbieranie szpeju. Ciężko mi się nagrywa. Andrzej, jesteś mocny. Już coraz bliżej końca, a największe trudności pokonałem. Nie było lekko. Nadal nie jest jakoś super lekko, ale damy radę.
niewiele do końca, ekspozycja piękna. Zmęczyłem się tym wyciągiem. Dawaj! Dobry! Mamy to! Jest! Stanął na kamieniu. Super przyjemny wyciąg, taki alpejski. Dużo zmrożonego śniegu, lodu. Piękna sprawa. Ostatni zjazd po haki. I do domu. Teraz zjeżdżam, ale wczoraj się tędy wspinaliśmy. Wygląda bardzo hardo.